plantujemy sadzonki truskawek, sadzonki malin i sadzonki szparagi. Tu jesteśmy w plantacji malin, gdzie będzie organizowany Malinowy Factory 2014. Od nas są dostawione Glen Ample, Glen Lyon i Tullamore Longin. Mogę powiedzieć, to było niedoniczkowane, tylko Gogo Gozin. Tullamore Longin niestety już tych 180 plus już nie było. Tu mamy sezony 120 plus, trochę niższe. Glen Ample, Glen Lyon to było w wysokości też 120 plus. Co pan sądzi o zakładaniu plantacji malin w Polsce sadzonych Longin? Myślę, w tuneli i Sklan jest to bardzo opłacalna inwestycja. Takie sezonki kupować są drogie i jest doniczkowane to, ale w tuneli i w Sklani, w polski klimat, w naszym klimacie tutaj, to są naprawdę możliwości i bardzo wysoki plon. Co decyduje o tym, że sadzonka Longin jest dobrą sadzonką Longin? Bo jest, jak producent, który produkuje sadzonki, to już są sadzonki jakoś wyrównania do WB A+ w truskawki. Są już grube, od razu na drugi letni drzewo owocuje ten pierwszy rok. Nie trzeba obcinać, od razu sadzić i od razu po 2,5 miesiące są już owoce. A sadzonki normalne, korzeń obcięte na 50 cm jest najlepsze zbiór dopiero drugi rok, po jeden rok wegetacji.